Jestem Wojtek ze Skalara. Znajdujemy się w Rzeszowie. Chciałem Państwu pokazać, jak dobrze i szybko umyć okna. Szczególnie to przekazuję paniom, ale mam nadzieję, że przekażą to swoim mężczyznom i oni się w końcu wezmą za poważną robotę. Nic trudnego, co potrzebujemy do mycia okien. Boberek. Jest to taka rączka z takim misiem. Tym rozcieramy brud. Dobrze mieć gąbeczkę, która nie rysuje okna, usuwa nam twarde i mocne zabrudzenia. Wiadomo, woda z chemią. Nie będę tutaj reklamował chemii. Każdy używa innej. Najlepiej kupować koncentraty. Wychodzą najtaniej i są najlepsze. I bardzo ważna rzecz. Ściągaczka do ściągania brudnej wody. Przyda nam się też fiberka. I taki oto zestaw pozwoli nam szybko i bezinwazyjnie umyć okno. Od czego zaczynamy? Bierzemy sobie boberek. Dobrze moczymy. My myjemy teraz na zewnątrz, więc umyw może się lać. Państwo to polecam sobie podłożyć w domu ręcznik czy coś takiego, żeby sobie nie narobić bałaganu. Moczymy energicznie całe okno. Pamiętamy o rogach, bo brujemy. Ważne, że to było miejsce w miejsce. Teraz ważna rzecz. Bierzemy sobie fiberkę. To jest ściereczka z włókna z mikrofibry. I ścieramy sobie wszystko tutaj z uszczelek, z ram. Robimy to po to, że jak będziemy ściągać wodę, nic nam stąd nie poleci i nie będziemy musieli docierać ani nic takiego robić. Bierzemy ściągaczkę. Polecam kupować lepsze ściągaczki. To nam naprawdę w warunkach domowych wystarczy na dobre kilka lat. Elementem, który się tutaj psuje, to jest guma. Ona się wyciera, możemy przełożyć na drugą stronę. Więc na tym nie oszczędzamy. I tutaj. Jak ktoś jest praworęczny, idzie w prawo, jak w lewo, to w lewo. I zaczynamy. Jednym ruchem, spokojnie, podciągamy sobie tutaj. Ściągamy całe okno.